Niecały miesiąc pozostał do twojego występu na gali w Międzyzdrojach. Pierwsza walka wieczoru, pierwszy pas, no i Jarno Rosberg twoim rywalem. Jak do tej pory, powiedz, przebiegają przygotowania? Bardzo dobrze, jestem z przygotowaniem bardzo zadowolony. Wreszcie tego, czego chciałem. Bardzo dobre sparingi z Krzyśkiem Głowackim. Dzisiaj już jest czwarty sparing, w środę piąty. No jeszcze jest bardzo dużo czasu, aż mam pięć sparingów, będę miał pięć sparingów za sobą. No i jeszcze będziemy się skupiać na następnych sparingach, tak? Ale jest bardzo dobrze. Przed tą ostatnią walką sparowałeś niewiele. To wynikało z tego, że faktycznie oszczędzacie energię na galę w Międzyzdrojach? To był taki punkt docelowy? Czy coś w tamtych przygotowaniach nie poszło po twojej myśli? Tak naprawdę nie było za bardzo z kim posparować. Miałem trzy sparingi. Chyba półtora miesiąca wcześniej był jeden ten sparing z Pawłem Kołodziejem, no ale wiadomo, że mu się przydarzyła kontuzja. Tak to bym miał z kim posparować, ale nie było. Było trzy sparingi z Krzyśkiem Koselą i z Werwejko. No trzy sparingi zmieniali się, tak? Także te sparingi były, były, ale teraz są bardzo dobre sparingi. Czuję się ze sparingu na sparing coraz lepiej. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało w walce. No tak zastanawiam się, czy to w sumie nie wyszło ci na dobre, że wtedy za bardzo nie wystrzelałeś z energii i teraz to wszystko możesz właśnie na te przygotowania poświęcić. Może i dobrze właśnie, bo te łokcie mnie nie bolały, teraz mnie też nie bolą. I tak jak mówię, jest jeszcze miesiąc czasu i czuję się bardzo dobrze i czuję to mocnie, nie czuję się przetrenowany. Może to wyszło i na dobre. Walki z Mańkutami. Jak generalnie czujesz się w ringu z pięściarzami leworęcznymi? Dobrze się czuję. Walczyłem za czasów amatorskich z Mańkutami, dobrze mi to wychodziło. Teraz sparingi myślę, że mi też dobrze wychodzą i że będzie dobra walka. Jest cokolwiek w boksie Jarno Rosberga, co jakoś, nie wiem, martwi cię, co jakby u niego bardzo doceniasz? Nie ma. Myślę, że wyjdę do ringu, zrobię swoje. Oglądałem jedną walkę z Hapoją. Hapoja mały zawodnik, dawał sobie z nim radę, ale po prostu nie skupiam się na tym, nie myślę i wiem, że wyjdę i zrobię robotę. Myślisz, że to będzie szybka robota? Nie myślę o tym. Chcę wygrać tą walkę, a jak to się potoczy, jak mi się uda wygrać tą walkę przed czasem, to będę chciał zakończyć ją przed czasem. To, że Tomasz Babiloński wskazał na ciebie, tak, jako na główną gwiazdę tej gali, bo jednak występujesz w walce wieczoru, to chyba znaczy, że teraz mocno będzie w ciebie inwestował. No tak, chciałem mu za to bardzo podziękować. Bardzo się cieszę z tego powodu, że jest to walka wieczoru, 10-rundowa. Wiadomo, druga walka po operacji, już walka wieczoru. Fajnie to poszło, fajnie, cieszę się, że to się wszystko tak zagoiło. Miałem operację 10 lutego, także szybko się to zagoiło wszystko i jestem z tego zadowolony i chciałem jeszcze raz podziękować tutaj, że będę miał, że dostałem tą szansę zawalczenia tej walki wieczoru, tak? Powiedz mi, czy jest możliwość, aby jeśli wszystko pójdzie po twojej myśli, lekko, łatwo i przyjemnie w Międzyzdrojach, to żebyś wystąpił miesiąc później na gali Polsat Boxing Night, bo jest chętny na przykład Łukasz Janik, nie wiem, czy słyszałeś moją rozmowę z nim, że bardzo chętnie by z tobą zaboksował. Czyli w ogóle chodzi to w grę? Nie wiem, zobaczymy, jak się będę czuł po walce. Tak naprawdę nie wiem, jak się zachowa mój organizm. Pierwsza walka 10-rundowa, jak przyjdzie ją przyboksować, zobaczymy, jak się będą zachowywały łokcie. Nie wiem, czy to będzie Łukasz Janik. Słyszałem tutaj jakieś po prostu jeszcze inne nazwisko Łukasza Rusiewicza, tak? Także zobaczymy, jak to będzie. No to rozumiem, że to nie jest wykluczone, że wystąpić na tej gali. To wszystko będzie zależało od mojego zdrowia, jak się będę czuł, jak będę się czuł dobrze, bo to jest po prostu 24 chyba, tak? 26. Miesiąc po walce. Tydzień czasu będę musiał odpocząć i zobaczymy, co się będzie działo później. No, to wszystko zobaczymy po walce. Ten temat twojej walki z Łukaszem Janikiem już jakiś czas się ciągnie. Już gdzieś tam was zestawiali już nawet w ubiegłym roku. Czy ty w ogóle podjąłbyś takie wyzwanie właśnie tak z marszu, bez dłuższych przygotowań? Czy jednak wolałbyś na Łukasza taki pełny obóz przygotowawczy z odpowiednią regeneracją najpierw, a później z odpowiednim startem? Dłuższy obóz przygotowań. No myślę, że jak będzie taki obóz jak tutaj, to będę mógł z nim zaboksować, dlaczego nie? Teraz po walce walczyłem 27 czerwca, odpocząłem tydzień i po prostu zaczęliśmy treningi i będzie walka na stan 22 sierpnia, także myślę, że tak jak będzie jakaś propozycja, to myślę, że wcześniej czy później to będzie taka walka. To jeszcze na koniec zapytam cię o formę
Krzysztofa Głowackiego. 14 sierpnia Krzysiek boksuje z Marko Hukiem, z mistrzem świata Federacji WBO. Jak ty widzisz ten pojedynek? Myślę, że jest dobrze przygotowany. Dzisiaj przeboksowaliśmy 7 rund. Przeboksował chyba jeszcze 3 albo 4 z jeszcze jednym zawodnikiem. Myślę, że jest dobrze przygotowany, jest dynamiczny. Po prostu teraz jeszcze tam przed walką będzie miał ten luz, odpłynie z tydzień czasu. Myślę, że trafi z formą, to dobrze będzie, jakby trafił. No i wszyscy trzymamy kciuki za niego, żeby wygrał tę walkę, tak? A twoim zdaniem jak właśnie powinien Krzysiek boksować, żeby no, zwiększyć maksymalnie swoje szanse z Marko Hukiem? Myślę, że nie powinien kalkulować. Powinien wejść do ringu, stawić mu czoło i po prostu i się z nim bić tą po prostu, no i żeby nawet jak tą walkę przegra, żeby po prostu, co wierzymy w to, że tak się nie stanie, że wygra, ale żeby dobry boks, tak?